widziałam do samego tutaj, do samej tej treści tego dzisiejszego spotkania. Bądź twórcą, a nie tworem. Bardzo często zastanawiamy się i myślimy, co ja mogę zrobić, dlaczego coś mi wychodzi, dlaczego mi nie wychodzi. Ale warto popatrzeć na troszeczkę inny kontekst. Co tak naprawdę ja w życiu robię? Jak ja podchodzę do tego życia? Po pierwsze, czy ja działam na dwóch przestrzeniach pomiędzy kryzysem a przetrwaniem, czy ja chcę czegoś więcej w życiu? Bo jeżeli większość osób, jeżeli popatrzymy na społeczeństwa nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, to 99% ludzi działa pomiędzy dwoma przestrzeniami, pomiędzy kryzysem i przetrwaniem. Coś jest złego, coś jest trudnego, ja to muszę wziąć i zrobić. Ja muszę zrobić opłaty, ja muszę wlać paliwo do samochodu, ja muszę na to zarobić. I tyle jesteśmy w stanie zrobić. Dochodzimy do tego punktu przetrwania, już żeśmy zrobili opłaty, już ten miesiąc jest zaliczony i znowu spadamy do tego poziomu kryzysu. I tak wielokrotnie wiele osób spędza swoje własne życie na tych dwóch przestrzeniach. Czasami, kiedy rozmawiam z ludźmi, czy rozmawiamy w jakichś grupach, to rozmawiamy o marzeniu. Rozmawiamy o tym, co ciebie motywuje, co spowoduje, że pójdziesz dalej, krok dalej. Jeżeli masz marzenie, my mówimy, że marzenie nic nie kosztuje, oczywiście, na etapie tworzenia, ale na etapie realizacji ona już kosztuje. Bo musimy wówczas przebić się troszeczkę dalej, iść do poziomu sukcesu, bo wówczas widzimy, że my jeszcze czegoś więcej oczekujemy. Jak nawet popatrzymy na swoją historię gdzieś z lat studiów, jeżeli tutaj są studenci, to też doskonale tutaj jakby pewnie przetakną to, co mówię. Otóż mamy zdać egzamin, my go zdamy i już nie poprzestajemy na tym, bo nagle się okazuje, że my chcemy zdobyć większe wykształcenie, poznać coś więcej, dowiedzieć się czegoś więcej, bo mamy swoje marzenie, bo zakładamy firmy i nie chcemy ją tylko założyć papierowo, ale my ją chcemy prowadzić. Dążymy do tego poziomu wyższego, poziomu sukcesu. Część osób, bardzo niewielka, bo ułamkowy procent ludzi dochodzi do poziomu doniosłości. Tam, gdzie nie tylko jest realizowane swoje marzenie, ale pomagamy realizować marzenia innym ludziom. I to jest jakby ten właśnie odnośnik do tego, czy my jesteśmy twórcą, czy tworem. Bo będąc twórcą, stawiamy się w roli takiej pozytywnej. My przetwarzamy, my patrzymy na świat inaczej, my mamy swoje marzenia, my to chcemy zrealizować. Ale kiedy jesteśmy tworem, a tworem jest każda osoba, generalnie, jak na to popatrzymy, to jesteśmy tak naprawdę wówczas w roli ofiary. Bo twór i twórca. Twór to osoba, tak jak mówię, ofiara to jest taki etap, to jest taki stan, gdzie my uciekamy od zagrożenia. My go chcemy szybko zrealizować, my chcemy już przejść dalej i schować się gdzieś. Twór potrzebuje mobilizacji cały czas, czyli my możemy się zmobilizować tylko na pewien okres czasu. Kiedy coś nam nie wychodzi w firmie, to możemy poczekać, aż ktoś nas popchnie i powie, słuchaj, tutaj masz zapłacić faktury, tu masz zapłacić rachunki, tu masz coś zrobić, prawda? To wtedy nas mobilizuje nas sytuacja. Brak poczucia takiej sprawczości, jakoś tam sobie muszę poradzić. Albo pytanie, dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego mi się firma posypała? Dlaczego pracownicy odchodzą? Dlaczego zamówień nie dostaję? Dlaczego jest kryzys? Dlaczego coś się dzieje? Brak poczucia sprawczości. Ale kiedy jesteśmy twórcą, zaczynamy myśleć inaczej. Bo nagle się okazuje, że w sposób pozytywny my wiemy, że mamy marzenia, które nie chcemy zdradzić, które nie chcemy zostawić. Bo przecież z marzeniami to tak jak z zakochaniem się, każdy z nas pamięta ten moment, kiedy pierwszy raz żeśmy się zakochali, te motyle, które latały nam w brzuchu.
I kiedy doszło do sytuacji trudnych, kryzysowych, myśmy nie patrzyli, żeby zostawić tego partnera, tylko żeśmy z nim byli. Czyli twórca to osoba, która tworzy, która patrzy, co zrobić, żeby pokonać przeciwności. Ona ma motywację. Ta motywacja jest w nas, w środku. Nawet jeżeli stajemy przed wyzwaniami, to szukamy tych konkretnych rozwiązań. Czyli to jest właśnie to, na czym się skupiamy. Na czym się skupiasz, to dostajesz. Świat jest energią, wokół nas krąży energia. Jeżeli masz powód, jeżeli masz ten powód, to oczywiście będziesz się na nim skupiał. To jest tak, znamy pewnie takie ćwiczenie, takie doświadczenie, kiedy mówimy, że słuchaj, czy widzisz, jakie widzisz kolory wokół siebie? Czy widzisz kolor czerwony? Ja w tej chwili mam marynarkę czerwoną, pewnie każdy powie tak, o tak, widzę. Widzę właśnie ten kolor czerwony. Dlaczego nie widzisz innych kolorów w tym momencie? Dlatego, że skupiasz się właśnie na tym, czego oczekujesz. Jeżeli się będziesz skupiał na tym, że ktoś cię będzie poganiał, to jesteś tylko i wyłącznie tworem czyjegoś działania, czyjeś wyobraźni, czyjegoś marzenia. To jest tak jak z koncentracją, to jest tak jak z takim doświadczeniem wybitej szyby. Nie wiem, czy ktoś z was słyszał, ale taka historia zresztą krąży, która miała gdzieś tam swoje odbicie autentyczne. Na Brooklynie w Stanach Zjednoczonych stał piękny samochód. Stał przez wiele tygodni, nic się nie działo. Stwierdzono, że zrobią doświadczenie. W tylnym lusterku, tylną szybę, to boczne takie, boczną szybkę wybito. Nie było 48 godzin, nie upłynęło 48 godzin, ten samochód został całkowicie splądrowany, wszystkie szyby wybite. Koncentracja. To, na czym się koncentrujesz, to dostajesz. I warto w takim razie, w tej koncentracji bycia twórcą, czyli tym kreatorem swojego własnego życia, nawet spojrzeć poprzez nasze planowania, jakie mamy w życiu. Pomyśl w tej chwili, dzisiaj mamy 5-6, bo już mi się czas też troszeczkę miesza, nie, dzisiaj mamy 4 maja. 4 maja 2015 roku. Co wtedy robiłeś? Jakie miałeś plany? Jakie miałeś plany w stosunku do dnia dzisiejszego? Czy to, co wtedy planowałeś, to było właśnie ten odnośnik, który chciałeś zrealizować? Czy to było to twoje marzenie? Czy może po prostu byłeś w pracy, nic nie robiłeś, albo robiłeś to, co ci kazano i dzisiaj jesteś dokładnie w takim samym położeniu? Może troszeczkę dalej? Może znowuż zauważyłeś, że jesteś pomiędzy tym poziomem kryzysu i przetrwania? Czy poszedłeś dalej? To jest właśnie pytanie. Bo żeby coś zmienić w życiu, to trzeba podejmować decyzję. Z łacińskiego decyzja, desire, oznacza, żeby odciąć się od czegoś. Czyli odcinamy się od czegoś, zaczynamy coś nowego. Jeżeli zaczynamy coś nowego, to popatrzmy w takim razie na 7 lat do przodu. Przedtem powiedziałam 7 lat do tyłu, teraz popatrzmy na 7 lat do przodu. Co planujesz? Jako twórca, co planujesz? W którym momencie w życiu chcesz być? Co chcesz zrealizować przez ten okres czasu? Jakie ci towarzyszą emocje? Na czym się skupisz? Jakie będzie twoje postrzeganie? I oczywiście, jakie będą konsekwencje tych twoich działań? Czy skupiasz się również na tym, czy jakby rozumiesz, że będzie tutaj etap poświęcania? Mówimy o 7 latach. Popatrzmy w takim razie na 3 lata. Co planujesz za 3 lata? Na czym się skupiasz? Co chcesz zrobić przez ten okres czasu? Co chcesz zrobić za rok? I tutaj pojawia się bardzo ważne pytanie. Dlaczego? No po co mi to wszystko? Po co mi to wszystko planowanie? Po co mi działanie? Po co ta motywacja? Po co mi to? Dlaczego mam to robić? Dlaczego to jest dla ciebie tak ważne? To, co chcesz zrealizować? Odpowiedz sobie. Ponieważ? Bo?
To słowo dlaczego zapętla nas w takim przestrzeni czasu. To jest w czasie przeszłym, to co było kiedyś, i w czasie przyszłym, w jakim celu to robimy. Po drodze będzie nas dotykało rozczarowanie, ale rozczarowanie, co to jest? Rozczarowanie to jest po prostu dotknięcie prawdy. Coś trzeba było poprawić, coś trzeba było zrobić. I znowuż, jak patrzymy na siebie jako na twórcę i na tego kreatora, na twórcę jako kreatora i na twora czyjegoś działania, to warto jest popatrzeć na etapy motywacji. Czyli czy ja jestem osobą, że gram tylko, żeby przegrać, wzbudzać litość? Czy ja idę troszeczkę dalej, gram, żeby nie przegrywać? Mam jakąś mobilizację. Mobilizację, żeby zarobić, mobilizację, żeby zrobić opłatę. Czy to jest to? Czy może idę jeszcze dalej i tutaj zbliżam się właśnie bliżej bycia twórcą? Czyli być może, czyli te osoby, które czekają na okoliczności, które się pojawią, żeby coś zmienić. Okoliczności, które spowodują, że ja ruszę dalej do przodu. Okoliczności, które spowodują, że ja firmę zachowam. Okoliczności, że może coś będzie fajnego, coś będzie dobrego, że moja firma zacznie w końcu ruszać do przodu. Co to będzie za okoliczność? Ale to jest czekanie, a prawdziwy twórca tworzy okoliczności. Masz marzenie, to tworzysz okoliczności i tutaj pomimo wszystko zawsze mówisz, ja znajdę rozwiązanie. Ja pójdę dalej, ja to zrealizuję, ja dam rady. Nie patrzysz na ograniczenia, tylko patrzysz na rozwiązania. Oczywiście pod te kryzysy, które się pojawiają po drodze, to one muszą być. Jak idziesz w góry i im wyżej idziesz w góry, im bardziej stromo, to wiesz, że dochodzisz do celu. Na górze są piękne widoki, ale po drodze trzeba było poobijać kolana. Musiał być kryzys, musiały się wytworzyć te trudne rzeczy po to, żeby się wytworzyło coś nowego. I nieważne, czy tutaj jest racja, czy nie, bo w życiu oczywiście można mieć rację albo relację. Na czym się skupiasz? To, że nam lęk towarzyszy, to jest naturalne. To, że nam strach towarzyszy, tak, a strach najczęściej towarzyszy wtedy, kiedy coś tracimy. I okazuje się, że ten strach jest tak dominujący, on nas bardzo często sprowadza właśnie do tego poziomu kryzysu i przetrwania. Jakoś tam, jakiś kolejny miesiąc, jakoś tam zaliczę. Ta moja firma jakoś przetrwała. To moje działanie w pracy jakoś przetrwało. Jestem pracownikiem i jakoś tam mi się udało. Ten miesiąc dobrze, szef mnie jeszcze nie zwolnił. Coś zrobiłem, co trzeba było, bo mi kazano. Czy jesteś twórcą czy tworem? Brian Tracy mówi o zwróceniu uwagi na priorytety. To jest taki driver życiowy. Jak masz priorytety, jak sobie ustalasz na linii czasu konkretną datę, ok, od tego momentu moje życie musi nabrać innego znaczenia. To jest moment dla mnie przełomowy. Może to będzie 1 grudnia 2022, może to będzie 1 czerwca 2022, może to będzie 15 czerwca 2022, ja nie wiem. Może to będzie za 5 lat. Ale wytycz sobie ten właśnie punkt zwrotny w swoim życiu i pamiętaj jedno, że to wszystko, co dzieje się do tego momentu, to traktuj to jako czas przeszły dokonany. Ja byłam, ja zrobiłam, ja spłaciłam długi, ja dbałam o zdrowie do tego czasu, ja dbałam o przyjaciół, ale pytanie, co się konkretnie musi zadziać w tym momencie, że ty zmieniasz swoje podejście. Dlaczego? Bo od tej daty konkretnej, kiedy sobie wytyczysz,
ten swój własny cel, to będziesz to traktować jako czas teraźniejszy. Ile razy to słyszałeś, że ktoś mówi, ja mam, ja posiadam, a ty mówisz do niego, ale czekaj, ty o tym mówisz, że to się wydarzy za 5 lat, ale ta osoba już wie, że to się dzieje dzisiaj, bo ona już na to dzisiaj pracuje. Od 1 grudnia 2022 będę zarabiać nie mniej niż 10 tysięcy miesięcznie. Będę zarabiać nie mniej niż 3 tysiące miesięcznie. Będę zarabiać nie mniej niż 500 000 miesięcznie. Dlaczego nie? Wszystko jest kwestią w naszej głowie, jak my to mamy poukładane. To nie chodzi o pewne realia. Realia zawsze nam towarzyszą, ale wszystko się okazuje, że to, co my mamy w podświadomości, to jak my patrzymy na dany problem. Ja mam, ja posiadam od tej daty, ale ja mówię już o tym w czasie teraźniejszym, bo wszystko, co się wydarzyło do tego momentu, jest czasem przeszłym. Ja spędzam czas z rodziną. Ja spędzam czas z rodziną, może wakacje, tygodniowe wakacje, raz w roku, ale zawsze, bo na to nie znajduję inaczej czasu. Ja zawsze dbam o swoją kondycję zdrowotną. Jak przed momentem, żeśmy z Piotrem rozmawiali, że czas jest nieubłagany, czas po prostu biegnie, ale my powinniśmy dbać, czy dbamy o swoje własne zdrowie fizyczne, zewnętrzne, bo gdzieś upływ czasu jest widoczny, czy my chcemy, czy nie. Stajemy się bardziej dojrzali, ale i mądrzejsi. Więc warto jest właśnie w ten sposób popatrzeć na swoje życie. Warto jest zaplanować. Co się często okazuje, że my, tak jak mówiłam, w tym planowaniu rocznym, trzyletnim, pięcioletnim, siedmioletnim, zapominamy o tym dniu dzisiejszym. Dzisiaj jest 4 maja 2022. Weź na 12 miesięcy, rozpisz sobie te swoje główne, najważniejsze punkty w życiu, które ci się wydarzą. W danym miesiącu. Co chcesz? Skoncentruj się właśnie na tej energii, na tym, co ty chcesz konkretnie zrealizować w tym poszczególnym elemencie tego miesiąca. Czego tam oczekujesz? Teraz jest maj. Co w maju będzie dla ciebie tak ważne do realizacji twojego marzenia? A co będzie w czerwcu? Co w lipcu? Przez 12 miesięcy. Napisz sobie, zrób sobie taki diagram na 12 miesięcy. Napisz sobie konkretny cel. Może ten jeden drobny. Może to jest kolacja z ukochaną osobą. W kolejnym miesiącu może to będzie wycieczka. Może to będzie sytuacja taka, że napiszesz sobie, w tym miesiącu zrealizuję swój projekt i zarobię 100 tysięcy. W kolejnym miesiącu może być to całkowicie coś innego. Może to będzie projekt, który już realizujesz i go zamkniesz na tym etapie. Jedną rzecz zapisz sobie, bo pamiętaj, że możesz być twórcą albo tworem. Twór będzie realizował czyjeś marzenia, ale twórca będzie sam kreował. Wykreuj sobie swój rok. Co chcesz zrealizować? Jedną rzecz. Ważną, mniej ważną. Jedną rzecz wpisz w ten swój własny, prywatny kalendarz. Ale coś wam powiem. Tu jest pewne niebezpieczeństwo. Bo to, co wpiszesz i będziesz na to patrzeć każdego dnia i będziesz w tym kierunku podążać, to to zrealizujesz. Więc uważaj, co wpisujesz. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że takie mam też swoje własne doświadczenie i doświadczenie wielu osób, z którymi współpracuję. Że kiedy wpisali sobie to swoje własne marzenie, które chcieli zrealizować, to kiedy popatrzyli po kilku miesiącach, to właśnie to mieli. To było moje doświadczenie i totalne zaskoczenie. A zrobiłam to ćwiczenie kiedyś, przed kilku laty, kiedy usłyszałam od Briana Tracy, zrób taki swój plan.
Bądź chociaż raz tym kreatorem swojego własnego marzenia. To ty realizuj swoje marzenia, a nie realizuj marzenia kogoś. I kiedy popatrzyłam po roku, to powiem wam, że usiadłam głęboko w fotelu. Mówię, dokładnie to, co sobie wpisałam, to zostało zrealizowane. Dlaczego? Bo to ja kreowałam. I do tego was właśnie namawiam. Możesz nic nie robić. Możesz być popychany przez kogoś i być twórcą. Nic nie ma w tym złego. Ale możesz być kreatorem. Bo popatrz na swoje własne życie. Kiedy zerkniesz tak wstecz, to nasze życie jest swego rodzaju filmem. W jakim filmie bierzesz udział? Czy to jest dramat? Komedia? A może jakaś beletrystyka? I jeszcze jedno. Czy ty odgrywasz tam rolę taką główną? Jesteś główną osobą w tym filmie? Czy może to jest rola drugoplanowa? A może jesteś tylko statystą? Podejmij wyzwanie. Każda rola jest dobra. Każdy film jest dobry. Nie ma złych i dobrych filmów. Nie ma nic w tym, że jest się tworem czyjegoś życia. Ale wiem, że o wiele ciekawiej jest być twórcą. Tylko, że trzeba podejmować wówczas wyzwania. Ja już od kilku lat podejmuję takie wyzwania z wieloma osobami. Jako trener, coach, jako agent ubezpieczeniowy. Cały czas z tym pracuję, ale to ja dyktuję swojemu życiu, co się ma wydarzyć. To ja podejmuję wyzwania, to ja szukam rozwiązań. Bądź graczem, ale tym graczem, który wygrywa. I z takim przesłaniem chciałabym po prostu dzisiaj pójść do was i żebyście zastanowili się chwilę nad sobą. Kim chcesz w życiu być i co chcesz w życiu robić? Dziękuję, zapraszam cię, Piotrze. Ja jestem przekonany, że wiele pytań się nam nasunęło i tablica na YouTubie czy na Facebooku jest do waszej dyspozycji. Nie przychodzi taka myśl, bo obserwując te organizacje, które budują sobie dopiero model biznesowy, tak zwane startupy. Tam bardzo często ten lider jest właśnie kreatorem i dochodzą mi takie słuchy, że się źle pracuje z kreatorem. Dlatego, że dlaczego? No właśnie, to jest pytanie, bo realizujemy tylko i wyłącznie jego marzenia, ale jeżeli my stajemy z tym kreatorem na równi, kiedy razem z nim kreujemy te wydarzenia w tych organizacjach, firmach, to jesteśmy wtedy partnerami, to my podpowiadamy. Czasami lider to nie jest osoba, która jest na tym pierwszym miejscu. My żeśmy się tak nauczyli, że lider to jest osoba, która stoi na świeczniku. Nie. Lider to jest osoba, która niesie ten kaganiec, ona przyświeca. Czasami ten lider jest z tyłu, ale to jest osoba, która podpowiada, która mówi, która realizuje swoje własne cele właśnie będąc w zaciszu. Nie trzeba być liderem tym na świeczniku, ale jest sztuką być liderem, który jest w organizacji, podpowiada, spina tą organizację, ale ma swoje własne przesłanie, on ma swoje marzenie. Nie każdy będzie dominował. Ja znam wielu liderów, którzy są drugoplanowi i oni świetnie się spełniają. Wczoraj miałam spotkanie z grupą uczestników na spotkaniu takim mastermindowym. Myśmy rozmawiali na temat marzenie ma moc. I rozmawialiśmy o matce Teresie. Dzisiaj na nią patrzymy jako na osobę, która była, czy jest już pośmiertnie jakby liderem pierwszoplanowym. Ale ona nie była liderem pierwszoplanowym na początku. Ona była gdzieś tam z tyłu, w zaciszu.
Nie trzeba być na samym przodzie. I można być kreatorem, będąc z tyłu. Można też popatrzeć na siebie, jak zaczynaliśmy prace swoje zawodowe, albo ktoś dzisiaj zaczyna pracę zawodową, to on nie jest od razu na świeczniku, on nie jest dyrektorem wielkiej firmy. Bardzo często po prostu wchodzi do tej organizacji. Czy to znaczy, że ma tylko i wyłącznie coś tam klepać, przeklepywać? On może mieć swoją własną wizję, może podpowiadać. I to jest właśnie bycie kreatorem w tym miejscu, w którym jesteśmy. Mój mentor Paul Martinelli zawsze powtarza, zaczynaj od miejsca, w którym jesteś, a nie od miejsca, w którym chcesz być. Ty masz siebie widzieć tam, z takiej pozycji pracować, ale zacznij od miejsca, w którym jesteś. To bardzo wymierne i dookreślone, jeżeli to jest rzeczywistość mierzona walutą. Ale część z nas nie stawia sobie, albo stawia na równi, albo nie stawia sobie wręcz takich celów, żeby osiągać zyski, żeby moja firma, jeżeli jestem właścicielem tej firmy, żeby moja firma puchła w zasoby. Część z nas ma inne priorytety, ma do nich prawo. Część z nas na przykład chce finansować jakąś działalność prospołeczną albo swoje pasje i wtedy trudno, przyznaj, opowiedzieć, czy ja jestem właśnie, albo gdzie ja jestem, czy już jest to to. Jak to ty odbierasz? Gdy cele nie są takie jakby, to nie są cele materialne. Zyskami, tak. Ale dotknąłeś bardzo ważnego tematu. Często na spotkaniach rozmawiam z osobami i większość z nas kojarzy marzenia, cele z tym finansowym aspektem. Ale to nie o to chodzi. My możemy mieć marzenie bycia lepszym rodzicem, bycia lepszym pracownikiem, bycia lepszym w tym, co robimy. Jedną z bolączek, bym powiedziała, obecnych czasów jest porównywanie się w korporacjach do, tutaj z uwagi na to, że pewnie są bardzo różne osoby, ale powiem w cudzysłowie, do pani Zosi, do pani Krysi, czy do pana Janka, bo on jest na innym etapie, bo on coś więcej zrobił. Bądź lepszy w stosunku do siebie z dnia poprzedniego. To jest bardzo istotne. Nie porównujmy się do osób z zewnątrz, bo nigdy nie jesteśmy w ich butach, my nie jesteśmy w ich relacjach. My nie wiemy, czego ta osoba oczekuje. Być może pani Zosia ma jakieś rzeczy do zrealizowania, ona ma inną wizję świata. A to, co powiedziałeś, może ja właśnie chcę prowadzić fundację, ja chcę pomagać innym osobom, być z nimi. Powiem też, co prawda, rzecz, która może jest i przewrotna w całej tej wypowiedzi, że mimo wszystko jest to związane z finansami. No bo jeżeli chcemy komuś pomagać, choćby nawet te drobne pieniądze, ale gdzieś tam są potrzebne. Oczywiście możemy pomagać w kwestii bycia z kimś, ale żeby z nim być i tę chwilę mu poświęcić, no to też musimy mieć pieniądze na to swoje nawet przebywanie z tą osobą, prawda? Na to, żeby ją nawet wspierać i w tym momencie nie pracować. Wszędzie gdzieś te pieniądze się będą pojawiać, czy większe, czy mniejsze. To jest kompletnie nieistotna kwota, o jakiej będziemy mówić. Ale ten aspekt finansowy się pojawia. Idziemy do pracy, bo chcemy właśnie pozałatwiać kilka spraw. Być może nie będziemy jeździć Bentleyem, może będziemy jeździć maluchem. Nie ma w tym nic złego. To jest tylko nasz sposób postrzegania świata, ale ważne, żebyśmy sami siebie określili, gdzie my się czujemy szczęśliwi, gdzie my chcemy być, w którym momencie, na jakim etapie, a nie porównywać się właśnie do kogoś, bo on ma piękny dom, on ma willę, on ma samochody, on ma baseny. To nie jest istotne. Ważne jest,
czego ja oczekuję od życia, co mnie sprawi radość, a potem co sprawi radość też innym osobom, bo nie jesteśmy ludźmi, którzy są zamknięci w bańce mydlanej. My jesteśmy z innymi, my przebywamy. Cechą lidera jest to, że nie patrzy tylko i wyłącznie na siebie, ale dosyć egoistycznie trzeba do tego podejść, że najpierw muszę popatrzeć na siebie, co ja mam, co ja posiadam, bo jak ja mam puste ręce, to ja nie jestem w stanie nic z tych rąk komuś podać. No bo cóż można podać? Ale w momencie, kiedy ja coś mam, nawet jeżeli mam miłość do siebie, to jestem w stanie tą miłość przekazać komuś. Jeżeli ja jej nie mam, jeżeli ja siebie nienawidzę, to nie jestem w stanie. Popatrzmy, jak wsiadamy do samolotu, to jedną z pierwszych rzeczy, którą słyszymy, to stewardesy informują, że jak będzie się coś działo, to załóż maskę tlenową naprzód sobie. Czy to jest egoistyczne? Nie. Bo jak masz maskę tlenową, to pomożesz dziecku, sąsiadowi. W innym przypadku nie. Świetna metafora. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Wątek jest szeroki. Tutaj tak. Marcin miał pytanie. Ja sądzę, że to jest pytanie takie bardzo na priv, więc Marcinie, musicie się za linką. Alina jest... Tak, widzę już. Szuka koordynatora. Bardzo otwarta i z pewnością ci odpowie, Marcinie. Natomiast ja mam taki jeszcze... chyba, że chcesz dokończyć wątek, ale mam taki... No tak, no. To znaczy nie, ja tutaj mogła tylko Marcinowi powiedzieć, że nikt się odezwie, wszystko mu wyjaśni, wszystko mu powie. Super. To jest taki krótki wątek. Super, to bardzo turkusowe z twojej strony. Część z nas nie projektuje sobie w tych celach relacji. To znaczy te cele są bardzo takie związane z własną maską, a później też ta szczęśliwość jednak powoduje, że wokół nas jest to towarzystwo takie szczęśliwe, budujące, to się jakby stworzy samo. Jak to jest, że bardzo często nie projektujemy bycia, nie projektujemy sobie tych naszych sąsiadów, prawda? Nie mamy czasem na to wyboru, a ta nasza szczęśliwość, to, że podążamy za właściwymi priorytetami, powoduje, że później ta sytuacja wokół nas jest taka lepsza. Dlaczego tak się dzieje? Jak ty to odbierasz? Prawo przyciągania? I tak, i nie. Tak naprawdę to jeszcze dotykamy innego tematu. Naszego postrzegania danych rzeczy. Zdarza się niejednokrotnie, że ktoś nam dokuczy, że doznamy bólu ze strony tej osoby. I mamy wtedy wybór. Mamy wybór taki, albo reakcją negatywną tutaj odpowiedzieć, albo przejść dalej, odpuścić, co nie oznacza, że postawić się tutaj w roli takiej ofiary, tylko zaakceptować, że dane zdarzenie było, natomiast przejść dalej. My nie wiemy, co się pod tą rzeczą czy pod tą historią kryje. Czasami spotykamy osoby, które również to negatywne jakby właśnie doświadczenie przelewają na nas, bo sami doświadczali bardzo wiele bólu. Ale jeżeli przejdziemy z tą swoją wartością siebie, czyli znowuż wracamy do tego tematu, jak ty siebie postrzegasz. Jeżeli postrzegasz siebie jako osobę pełnowartościową, to nie będziesz mieć z tym problemu, bo odpuścisz jej jakby winę, tak bym to powiedziała na skróty. Ale będziesz kreować dalej. Może poznasz tą osobę bliżej, może będziesz w stanie jej pomóc, a może trzeba będzie po prostu pójść dalej. Oczywiście, że prawo przyciągania działa, ale jeżeli w tym momencie popatrzymy właśnie poprzez prawo przyciągania i będziemy pokazywać swoim własnym życiem, jak żyć. I nawet zostawiając czasami tą osobę, która, czy tego sąsiada, który nam dokucza. Nomen omen, mam takiego sąsiada naprzeciwko. Nic nam nie przeszkadza współżyć razem. Na ten moment. Nie wchodzę mu na tyle w drogę,
żeby on swoje emocje wydzielał. Natomiast ja nie dopuszczam tych emocji do siebie. A to jest moje prawo wyboru. To ja wybrałam, bo ja czuję i znam swoją własną wartość. Kiedyś bardzo mocno to przeżywałam. Ale okazuje się, bo przez tyle lat mieszkając koło siebie, że to jest człowiek, który doznał faktycznie koszmaru w swoim własnym życiu. On nie umie przebić się. Ja nie będę zmieniać całego świata. Jak powiedział jeden kiedyś z wielkich chyba filozofów, że możesz zmienić siebie, ale nie zmienisz świata. Zacznij od siebie. Bo jak zmienisz siebie, to zmienisz swoje własne otoczenie. To otoczenie może emanować dalej. Ale jak zaczniesz od zmieniania świata, to swoje życie skończysz, a szkoda tego życia, bo jest tylko nam jedno, jedyne dane. Zgadzam się, żyje się tylko raz. Alino, zastanawiam się jeszcze nad jednym, póki tutaj mamy jeszcze chwileczkę czasu. Zastanawiam się nad jednym. Bardzo często w organizacjach ten lider stara się wdrożyć taki intensywny program uczący, sam się uczy, stara się edukować innych i różnie to, z różnym efektem to przychodzi. Zastanawiam się, dlaczego z powodzeniem się to dzieje w organizacji, w której są seniorzy, w której są juniorzy i to jest takie mieszane towarzystwo, a właśnie gdy organizacja składa się z samych młodych ludzi, ta kultura jest czasami taka na którymś tam z kolei miejscu. Dlaczego z wiekiem zwracamy na to większą uwagę? Jak ty to interpretujesz? Ja powiem tak, że spotkałam też i młode organizacje, młodych ludzi, którzy świetnie w sobie radzą i pracują. I tutaj, ale też spotkałam liderów, którzy są bardzo spójni z tym, co mówią i robią. Bo znowuż, my żeśmy się też przyzwyczaili do mówienia, że lider to jest osoba, która właśnie prowadzi organizację. Niekoniecznie. To, co mówiłam wcześniej. Liderzy są często w organizacji. I jeżeli tych liderów jest kilku, to jesteśmy w stanie świetnie tę organizację prowadzić. A ta osoba, która jest na czele, ona, bym powiedziała, ma taki zespół doradczy. Ten trust mózgu jest wykorzystywany, prawda? Natomiast kiedy patrzymy na te organizacje, gdzie spotykamy osoby wiekowo troszkę starsze, one mają większe doświadczenie. I teraz, jeżeli istnieje umiejętność współpracy w tym zespole tych osób starszych, średnich, z młodszymi, to jest, bym powiedziała, idealna sytuacja. Ale i w jednej organizacji, i w drugiej, jeśli liderzy co innego mówią, a co innego robią, to będzie ten dysonans i to nie będzie ze sobą współgrać. My bardzo często zapominamy, ja tutaj absolutnie nie będę do polityki wchodziła, bo to nigdy nie jest moim celem, ale gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli, jeżeli nie ma tej synergii, że to, co ja mówię i robię, jest spójne ze sobą, to po prostu nic nie będzie funkcjonować. Jeżeli mówię, że prowadzę swoją firmę, że można zarabiać pewne pieniądze, że można realizować się, będąc na niższym etapie i ja to robię, to ja to mówię od serca i jestem energetycznie w stanie to przekazać. Jakże często mówimy, że tak, byłam na świetnych szkoleniach, na świetnych spotkaniach, ktoś tam mówił, ale wiesz co, ja tego nie czuję, ja tego nie kupuję. Wiele razy żeśmy tak doświadczyli. Bynajmniej ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że byłam na spotkaniach, wyszłam naładowana, ale to wszystko było niespójne. Czyli dlatego, że... Wiek nie ma nic do tego, tylko ta spójność, tak? Spójność ma ze sobą bardzo duże znaczenie.
Z Węgier spotkałam bardzo młodego chłopaka, który ma lat bodajże w tej chwili 32, ale mówił o etapie swojego dojrzewania, żeby być mądrym liderem, ale liderem, a nie tym przywódcą, jako przywódcą, co często gdzieś tam postrzegamy. To jest proces, który się zadziewa przez całe jego życie. On musi pewne rzeczy nie tylko przekazywać, ale naprzód doświadczyć. To jest to, co ja mam w ręce, to ja jestem w stanie przekazać, ale ja to mam w ręce cały czas. Ja tym żyję. Jeżeli mówię o spójności, to znaczy, że ja mam być spójna. Jeżeli ja nie będę, to dzisiaj oczywiście słuchacz to posłucha, ale za jakiś czas to wyjdzie. Jeśli mówię, że organizacja funkcjonuje na takiej i takiej zasadzie, że ta funkcja, że ta organizacja jest świetna, że są tam świetni liderzy, że ja się z nimi dobrze dogaduję, ale się okazuje za jakiś czas, ktoś przychodzi do tej mojej organizacji i mówi tak, tam coś się dzieje złego, to ta organizacja się nie będzie rozwijać. To jest też tak, jak rozmawiałam kiedyś z osobą, która mówi, że doszła w swoim biznesie do pewnej ściany i już nie może przejść i nie wie, co się dzieje. Ale się okazuje, poprzez długi proces zresztą naszych spotkań, zabrakło kilku elementów. Jednym z elementów jest miłość do siebie. Tutaj dotykamy tego poziomu mindfulness. Zabrakło elementu przebaczenia. Popatrzcie się, rozmawiamy o rzeczach takich, o których często mówimy, a ja tam nie mam urazy do nikogo. Ale to tak nie jest. Weź sobie kawałek kartki i zapisz sobie, może jakieś emocje masz do kogoś. Coś się dzieje, co powoduje, że cię zaczyna to blokować. Rozmawialiśmy o sąsiedzie, rozmawialiśmy o jakichś osobach. Odpuść. Po prostu odpuść, bo to nie blokuje tej osoby, to blokuje nas. Dlatego to są takie ważne rzeczy. To jest bardzo złożony proces. Ja jestem zakochana między innymi w programach Napoleona Hilla Myśli Bogać się. Tam brakuje kilku elementów. Ktoś mi kiedyś powiedział, ale przecież Napoleon Hill nie był bardzo bogaty. Nie, ale on zostawił spuściznę, bo 20 lat poświęcił na to, żeby przekazać spuściznę osób, które wiedzą, jak to robić. I w swoim życiu spotkałam osoby i spotykam, które pracują z tym programem przez 20-30 lat, doskonale funkcjonując, i są w tym ułamkowym procencie ludzi, którzy nie tylko, że zarabiają, bo jak my się skupiamy na pieniądzach, to my nie powodujemy rozwoju. My powodujemy rozwój, kiedy my skupiamy się na swoich podświadomościach, tym, co się dzieje z nami, jakie my mamy spojrzenie, jak my patrzymy na ludzi, na sąsiadów, na otoczenie. To jest ważne, jak my kreujemy swoje życie. Bo jeżeli my będziemy właśnie twórcą, to jesteśmy w stanie coś robić, ale jak będziemy tworem, my będziemy cały czas na zasadzie takiej, a dlaczego mnie się to dzieje, a co ja jeszcze mam zrobić, ja już chcę do domu, ja już jestem po pracy. Prawda? Ja pamiętam siebie przez wiele lat, zaczynałam akurat w szpitalu pracować i zawsze mi mówiono, że jestem jakaś dziwna, bo nie kończyłam pracy nigdy o danej godzinie, zawsze zostawałam. Dlaczego? Bo moje stanowisko tego wymagało. Nie zastanawiałam się, że mi za to nie płacą. Ale to też spowodowało i zaprocentowało, że potem byłam w stanie podjąć się pracy i prowadzić swoją własną firmę. Gdyby nie było tego etapu, to pewnie dzisiaj byłabym totalnie w innym miejscu. W ogóle bym nigdy nie sięgnęła do programów rozwojowych, do tego, żeby poznawać siebie. Ja jestem typem mocno dominującym, jestem typem osoby, która jest taka autorytarna i mówi tak, to ja mam rację, a nagle musiałam się nauczyć też patrzeć na innych ludzi, rozpoznawać ich
i zacząć z nimi współpracować, zauważać, że te osoby mają ogromną wartość, mają to, czego ja nie mam. Ja jestem niecierpliwa, ale mam osoby wokół siebie, które mają ogromną cierpliwość. Ja nie skupiam się na szczegółach, oni się skupiają na szczegółach i często mnie hamują i mówią, poczekaj, poczekaj, bo trzeba chwileczkę to przemyśleć, prawda? Więc to o to chodzi. Przypomina mi się Alicja w Krainie Czarów, jak biegnie, 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 musi strasznie szybko biec, żeby stać w miejscu. Mój mentor mówił, a propos tego, co mówiłaś, że sznurka się nie pcha, tylko się go ciągnie. Tak, tak, sznurka się nie pcha, tylko ciągnie. No właśnie, czy my chcemy być na tym sznurku ciągnionym do przodu, czy my chcemy ciągnąć ten sznurek? No to jest nasz wybór. I to mamy, jest właśnie tam, mamy 8 minut. Przypuśćmy, że jest osoba wśród nas, która jest w organizacji, która nie jest synchronizowana z jej celami, czuje się tam, dusi się tam i myśli o założeniu własnej firmy. Co byś powiedziała dzisiaj z perspektywy swojego doświadczenia? Jakich błędów, można to w 8 minut powiedzieć, nie wiem, ale co byś powiedziała tak króciutko, tak w pigułce, takiej osobie, która myśli o tym, żeby zbudować coś własnego? Przede wszystkim powiedziałabym tak, weź sobie wolny dzień, idź na spacer, jeżeli to lubisz. Jeśli lubisz inną formę takiego relaksu, może lampka wina, może kawa, usiądź i zastanów się, czego tak naprawdę chcesz, co lubisz. Jeżeli będziesz dobrze wiedzieć, czego oczekujesz w życiu, to wówczas zacznij dopiero pracę właśnie z tym, niekoniecznie skupiając się, ile ja chcę zarobić. Bo ludzie bardzo często patrzą, sąsiad to robi, to ja też to będę robił. Tak? Ja będę prowadzić firmę budowlaną, ale ja się tam męczę. Nie rób tego. Bo to jest jeden z powodów, gdzie jest duży problem. Kiedy robię takie testy z MaxiDiska, to wielokrotnie spotykam osoby, które mówią, no ja już mam dosyć, ja jestem zmęczony tym, co robię, bo okazuje się, że są całkowicie innej osobowości. Ja nie byłabym prawnikiem, bo dla mnie siedzenie tylko i wyłącznie w literach i czytanie tego wszystkiego, i potem przerzucanie tylko i wyłącznie na prawo, byłoby straszne. Oczywiście elementy prawa stosuję, bo jakżeż w ubezpieczeniach nie mogę tego nie stosować. Ale ja nie siedzę cały czas w tych literach, bo to nie dla mnie. Znalazłam przestrzeń, w której ja się dobrze czuję. Nie patrz na to, ile dzisiaj zarobisz, tylko popatrz na to, czym ty się dobrze czujesz. Może to są zainteresowania. Od tego zacznij. A potem usiądź, weź sobie, znajdź mentora, człowieka, który jest o krok przed tobą i pytaj się, jak on to robi. I powiem tak, dokładnie zrób to, co ta osoba robi i ci powie, a potem idź o krok dalej. Wytyczaj sobie cele. To jest bardzo istotne. My zapominamy, my żyjemy dniem dzisiejszym. Pracuj nad swoją podświadomością, bo ta podświadomość to jest ta nasza intuicja. Tak? Czasami właśnie jak coś wybieramy i potem mówimy, no intuicyjnie czułam, że to jest nie dla mnie. Posłuchaj tej intuicji. To jest właśnie ten czas tego relaksu, gdzie jesteś wtedy sobą, a nie jesteś przyciśnięty do muru i wtedy mówisz, ja muszę już coś zarobić, coś zrobić, bo mam opłaty, bo jestem właśnie w tym etapie pomiędzy poziomem kryzysu przetrwania, bo jak ja nie zapłacę zaraz urzędów skarbowych, ZUS-u i tak dalej, to mi jeszcze kredytów nie zapłacę, chałupę zabiorą, samochody zabiorą, wszystko i znajdę się na ulicy. Prawda? Nie doprowadzać się do tego stanu. To jest moja taka najlepsza rada, którą bym dała dla tej osoby. Znajdź sobie trenera, znajdź sobie mentora, który cię będzie prowadził. Ja nie wyobrażam sobie. I słuchać siebie, to właśnie wyciszać się, znajdować ten czas refleksji dla siebie. Każdego dnia, 2-3 minuty każdy z nas jest w stanie znaleźć,
żeby dokonywać takiej oceny tego dnia, co się wydarzyło dobrego, co poprawić. Nie ubolewaj nad tym, co się źle wydarzyło, bo to jest coś, co będzie hamować. To jest ten strach, to jest ten ból. My tego strachu zawsze się trzymamy i tego bólu, bo już nie chcemy go doświadczyć. A może trzeba coś zmienić. Zwyczajnie coś zmienić. Mnie na początku wiele rzeczy nie wychodziło i dzisiaj też mi nie wychodzi. Ale co nie oznacza, że odstępuję. Popatrzmy na Edisona, kiedy wynajdował żarówkę. 1000 razy mu się nie udawało. Kiedy mu jeden z reporterów zadał pytanie, dlaczego ty próbujesz tyle razy, przecież 1000 razy ci się nie udało. Wiesz, co Edison odpowiedział? Ja 1000 razy stwierdziłem, co nie działa. Szukam tego kolejnego razu, aż zadziała. Dlatego szukaj rozwiązań. Szukaj rozwiązań, poszukuj siebie, znajdź mentora, współpracuj z osobą. I to jest takie, w skrócie bym powiedziała, najszybsza podpowiedź, jaka tylko może być. Ale ten cel roczny napisz sobie, właśnie będąc w tej stanie refleksji, niewygórowane, bo czasami piszemy, ja chcę zarabiać 1 000 000, a dzisiaj zarabiam 3 000. Nie zarobisz tak od razu, bo tego nie poczujesz, bo nie masz emocji do tego, bo to są tylko cyfry. To jest też odpowiedź do jednej z kwestii, bo czasami ktoś mówi, bo ktoś nie dorósł do pieniędzy. Do pieniędzy się dorasta, do biznesów się dorasta. Nie poprowadzisz dzisiaj firmy, gdzie jest zatrudnionych 1000 osób, jeżeli nie prowadziłeś nigdy firmy, gdzie zatrudniasz 1, 2, 5, 10 osób. Zacznij po kolei i wtedy dorasta. A często nie, ten czy ów czeka na pracę nad tym dobrostanem, że później, po pracy, na emeryturze. I tak, on oczywiście doczeka tej emerytury, ale co dalej? Czasami mnie się ktoś pyta, a co będziesz robić na emeryturze? A ja się pytam, a co znaczy emerytura? Emerytura to jest stan umysłu, posiadanie to jest stan umysłu. To nie jest posiadanie fizyczne, o czym żeśmy przedtem rozmawiali. Nie o to chodzi, co ja fizycznie mam, ale to jest mój stan umysłu. To jest to, o czym mówiłam przedtem, że pomyślmy w perspektywie, ja to mam, ale ja wiem dlaczego. Odpowiedz sobie na słowo dlaczego, po co ci to? Bo być może, jak zarabiasz 3000, to jest to dla ciebie ok. Może 1500 jest ok. Ale są osoby, które powiedzą, dla nich 100 tysięcy nie jest ok i mają wyższe cele. Dlatego nie można porównywać się do wszystkich wokół. Nie można porównywać się na zasadzie takich rankingów, jak to w korporacjach. Ja nie mówię, że to jest coś złego, ale ja nigdy się nie porównuję do innej osoby. Bo ale ja to mamy już, a to już mamy ze szkoły, Alinko, tak. Oczywiście. Piotr najładniej napisał, proszę Piotruś, wyjdź na środek i proszę Piotruś, najładniej napisał z was wypracowanie. No właśnie, ale czy to o to chodzi? Nie. Mój mentor Paul Martinelli był uznawany w szkole za totalnego nieudacznika. On nie skończył studiów. Ma kilkumiliardowy biznes. Nie dlatego, że mu się udało, tylko dlatego, że wykonał olbrzymią pracę nad sobą i nie sam. Jeden to za mało, żeby odnieść sukces, ale w zespole jesteśmy w stanie to zrobić. Nikt w pojedynkę nic nie osiągnął. Nawet rodziny w pojedynkę nie możemy zarobić, a co dopiero mówić o osiąganiu czegokolwiek. Możemy istnieć jako single, ale też nie jesteśmy sami, bo jesteśmy z kolei otoczeni innymi osobami. Gdzieś mamy bliskich, przyjaciół, rodziny, znajomych i to oni nam pomagają. Nie ma człowieka w świecie, który jest sam i osiąga wszystko. I tym sposobem dotknęliśmy dzisiaj bardzo wielu tematów tak naprawdę. Ale bądź twórcą, nie tworem. To ty kreuj swoje własne życie, a nie oczekuj, że będziesz realizował marzenia kogoś. Chyba, że tak lubisz. Jeśli tak, to okej. To też jest dobrze. Bardzo ci dziękuję za to, że pojawiłaś się w naszej społeczności. Myślę, że już zostaniesz w społeczności Turkusowych Śniadań.
już niedługo, bo pod koniec maja idziemy w góry na wycieczkę z noclegiem, większą grupą, zapraszam cię gorąco, będziemy toczyć takie sympatyczne rozmowy. Prywatnie znamy się z Aliną z klubu Toastmasters, to także jest miejsce, gdzie można się uczyć i znaleźć mentora i wspierać się w tym rozwoju. No, ważne jest, żeby, mówiliśmy o tym przed spotkaniem, żeby przypadkiem tego grzyba nie zatynkować jakąś płytę gipsową, bo to już czasem wyjdzie, więc jeżeli ktoś z nas stawia sobie cele zawodowe na pierwszym miejscu, cele samo związane z jego produktem, z jego usługą, a na którymś kolejnym miejscu dopiero jest rozwój duchowy, samorozwój, no to po prostu jakby to z czasem wyjdzie, nie? Nie ma siły. Natomiast jeżeli ktoś buduje sobie społeczność, dba o ten dobrostan, buduje przyjaźnie, a przy okazji, tak? To się wszystko bardzo często samo zadziewa. Tak, dokładnie. Bardzo ci dziękuję. Dokładnie. Ja też dziękuję wam wszystkim za spotkanie. Dyskusja może będzie nadal trwała przez tygodnie jeszcze na tym streamie, który zostanie za chwilę powieszony na YouTubie i w historii zostanie ta rozmowa. Bardzo ci dziękuję. Bardzo przyjemnie się z tobą rozmawiać. Dziękuję wam ślicznie jeszcze raz, życzę pięknego dnia i do zobaczenia.